Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Jesień zawitała do Irlandii, jak zresztą. Jesień zawitała do Irlandii, tak i do Polski i całego. Przyszła jesień. W ogródku mamy kupę roboty, tak jak zapewne wielu z Was. Sylwia ma wolne ze względu na COVID, więc jest w niebo wzięta, bo w końcu ma czas porobić sobie, przeplewić i wyłożyć mulczem po prostu korą drzewną jakieś tam swoje miejscówki. I tyle. Zabieramy się powoli za robotę, podczepię jej kłada, żeby sobie tam mogła wysypywać te swoje rzeczy, a ja muszę zrobić mały płotek bambusowy, bo zsypuje mi się kamień, więc działamy sobie powoli. Jak tu mogę zostawić? Jak nie tu, jak tu. A po co tam podjeżdżać? Tam nie mam dużo wycinania. Tutaj mam wycinanie. Mieści to się? Przecież to nic nie ma. Dobra, zmieści się to czy nie? Zmieści się, nic nie wywożę. No i co, zostawić te układy tu? Jest. Powiedziałam, że tu? Gdzieś, że tam. Nie, ale teraz jak podjeżdżałeś, to mówię, zostaw tu. Ja... Ty raz mówisz, że tak, raz tak, zesypuj się. Po prostu słuchaj, a nie, jak mówię tu, to tu. Nie, poważnie, no. Jak mówisz, że tu, to znaczy, że tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Weź, zdejm te tenisówki, bo wyglądasz jak... Trzeba pracować ciężko. No właśnie widzę, jak pracujesz. Szkoda, że jeszcze masz bronię wynalazła. Dobra, teraz ja muszę zrobić... Płotek. Zsuwa mi się tutaj kamień, doprowadza mnie tu do szału. Psy biegają i ten kamień spada. Miesza się tutaj z tym i cały czas to zbieramy. Bez sensu, taka syzyfowa praca, więc stwierdziłem, że zrobię taki mały płotek bambusowy. I... No i to zamierzam dzisiaj robić, także jedziemy. Co za picie kawy, ej? Bo ja zasłużyłam, a ty nie. Jeszcze nic nie zrobiłaś. Cały czas coś robię, nie zauważyłeś? Dopiero skończyłam myć garki. Ja i tak umyłam 12 okien garciarem elegancko. Ja cały czas coś robię, zapewne. Chyba żart. Ty to robisz, kloca chyba. Co tam wycinasz, ej? No jak co wycinam? Pół choinki, zgadnij co znalazłam. Czekoladkę Galaxy. Pewnie moja. No nie, ja przyniosłem tutaj ten papierek i schowałem go. Wyrzuciłeś, żeby nie pokazać mi w domu, zakopałem. O, pan zalasz. Ja się nie czaję. Czaję. Ja normalnie, oficjalnie dopczam tą czekoladę. Oficjalnie zobaczyć na tacy. Ja ją cyckam. I zobacz tam kobra my, bo ona przechodzi do sąsiadów. Co to za chwila, to tutaj kopi sobie. Pipik. I zobacz. Staniesz pożyć. Staniesz pożyć. Co tu zrobić? Dobra, biorę ten płotek bambusowy i jadę z tym. Normalnie. Wiesz, że jak mi braknie, to sobie kupię. To mucza, czy tam ci braknie? A tego nie wie nikt. Przecież tam taką warstwę trzeba nakładać. Nie, już ci mówiłam, nie podpowiadaj. Będę robić tak, jak oni. I co, staczki rozładowywać znowu na ten? Nie, będę robić tak, jak oni. Tymi rękoma robię ogródek. Zeszłym razem też rozłożyłam tyle. Tymi rękami? Jest. No i przyniosłem ten płotek teraz. Trzeba go pociąć w połowie i
Począć później takie pręty, takie supporty do tego płotka i no jedzie. Nie potrzebuję takiego wysokiego tego płotka, potrzebuję gdzieś tak o połowę mniejszy, więc przetnę go. Martwię się, że się trochę będzie rozłaził, ale improwizujemy. No i chciałem. Zobaczymy, jak to będzie siedzieć, kurde, nie mam zielonego pojęcia. Trochę się to porozwalało. Dobra, muszę pociąć pręty. Na tych prętach będzie usadowiony ten płotek. No i zobaczymy, czy to się będzie trzymać, czy nie. Mam nadzieję, że tak. To powykładało sobie normalnie szok. Hello. Hi. Muszę zorganizować więcej prętów, więc na dzisiaj tyle. I na dzisiaj wystarczy, bo to nie ma się co zabijać. Ja mam czas na to, na spokojnie, bo to wiesz, trochę się powyginęłam. To jeszcze 2 tony jakieś 970. Nie, kilo. 970 nie, bo trochę tych wiadereczek naniosłam, kochanie. Co tu tak zasypiasz, Pipku? Dobra. Puszczyłem do domu, niech się idzie spać. Ale tak. Bulby wsadzam jeszcze tutaj, bo tu zawsze ładnie wyglądają. I kupy ma gdzieś tego stąpięcia, nie tak prędko. Czarodzieju. Midzisy zaczynają wyjść. Na dzisiaj dość. Idziemy zobaczyć, co tam sobie kończy i spadamy. Jedziemy dalej. Kolejny dzień, kolejny poranek, ja mam wolne. Działamy tutaj z Sylwią sobie w ogródku ciągle. Jedna przyczepka już wwieziona, następna w drodze. No i lecimy, hej. O, pogadz, kochanie. Pieczarki. Ta, pieczarki. For you, zrobię ci zupę. Przecież ja mam wiedzę na temat grzybów, hej. Tak. Chyba nie, nie? Dzisiaj znalazłem grzyba, wiesz. No, trzy halucynogenne, jednego muchomora i prawego. Grzybiarz jesteś, tak? Nie, no wiadomo, że się nie znam. Pipik ci pomoże. Nie ma, zabawa. Szwagier zaraził Maroko i można fajnie tanio jechać. Super miejscówka. Warto przemyśleć. A ty co tu siedzisz? Opalasz się czy co? Robisz to co? Tak. Może ja to zrobię? Romanek, czy ja powiedziałam, że ja zrobię? O, bo z gałązki możesz dostać. Popatrz się, ty to przyjdzie lepiej tu napraw. Patrz. O, płotek. Kobieta mi nie da robić. Maszynkę dostała do obcinania tego krzaku i... O, yeah. Jedzie. Zostaw! No, ja potrzebuję robić to. Ty nie umiesz, no. Bo rozerwisz płot.
to trzeba przeciąć na pół od drugiej strony. Zepsujesz płot. A to ty mnie to mówisz, to ja mogę powiedzieć tobie. Chyba ty. Ciś z tą gałęzią. Zostaw, bo jest zahaczona na drugi kosz. Sobie o swoim żywiole. Ona nie rozumie po angielsku, ej. To by było na tyle tych naszych prac w ogródku. Mam nadzieję, że nie zamęczyliśmy, nie zanudziliśmy. No i do następnego razu, moi drodzy. Dużo zdrowia, miłości i szczęścia. Hej!